Siemano, witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku, oczywiście FIFA 23 Ultimate Team. No i w dzisiejszym materiale, drodzy państwo, odbierzemy nagrody za Food Champions. Jeśli chodzi o moje Food Champions, naprawdę źle grało mi się, kiedy kończyłem Food Champions w poniedziałki wieczorem. Zmieniłem to i skończyłem Food Champions w niedzielę wieczorem, tak jak dawniej, jak miesiąc temu chociażby jeszcze grałem. I rezultat był naprawdę spoko, więc zapraszam na odcinek. A wam przypominam o kodzie Lachu na Eleven Team Sports, link pod spodem w opisie, 5% zniżki. Być może jest to zasługa tego, że do składu wrócił Luka Modric, który ma po 20 spotkaniach, po 21 dokładnie, 3 bramki strzelone, 7 asyst, więc udział w 10 bramkach i grało mi się nim naprawdę spoko. Jeśli chodzi o porównanie z De Bruyne, no De Bruyne już trochę zagrałem, bo 137 spotkań. No ja wolę Modricia, aczkolwiek pewnie na razie zostanę sobie przy De Bruyne, no bo jednak szkoda wydawać kasy tutaj na Lukita, jak można mieć De Bruyne w środku. Aczkolwiek takie porównanie właśnie, to Modric lepszy według mnie niż De Bruyne. Może dlatego też, że Modricia lubię bardziej. W każdym razie w dzisiejszym odcinku odbierzemy sobie też fajną nagrodę, bo za tutaj poziom 10 oczywiście mogę odebrać paczkę 85+ razy 10. Także to też zaraz uczynię. Wow, nie Thiago Silva, halo. Nie Thiago Silva. A jeśli chodzi o bilans, bo wam tego nie powiedziałem, przepraszam. Ostatnio, miesiąc temu, pamiętacie, na Totsy Premier League udało mi się wbić wtedy 16 winów? Chyba to było miesiąc temu. A potem 14, 11, 11, 11 i wróciłem teraz do 14. 14-5 to jest bilans, który miałem w ostatnie Food Champions. A teraz zobaczmy, co ciekawego dostałem w nagrodach. Zacznijmy sobie od pików 84+. Czy pojawią się jakieś Totsy Ultimate? Trend 8-7. Co dalej? Czy będzie coś fajnego, czy będzie coś specjalnego? Joris, 87. Dajcie znać, co wy ciekawego trafiliście w nagrodach. Jak to u was wyglądało? Jest pierwszy toc. No proszę. Bramkarz to jest Panathinaikos, tak? Dobrze mówię. 90. I Grealish. A propos Grealisha, po pierwsze, gratuluję wszystkim kibicom Manchesteru City zdobycia Ligi Mistrzów, no bo jednak takich rzeczy powinno się gratulować. Mam troszkę ból tyłka, bo naprawdę Inter mógł powalczyć w tym finale i zaskoczyli mnie bardzo pozytywnie, więc też czapki z głów dla wszystkich kibiców Interu. No i współczuję wam tego Lakaki, który trochę był impostorem w finale, ale jeśli chodzi o Grealisha, to nawet powstał specjalny profil na Twitterze, gdzie relacjonują jego wydarzenia po meczu i ile Grealish jeszcze tam baluje, jak świętuje właśnie po zdobyciu Ligi Mistrzów. Jest bardzo spoko, więc jak ktoś by chciał sobie zerknąć, to na Twitterze na spokojnie to znajdziecie. A teraz przejdźmy sobie do player picków. Jeden z trzech i... No nie, no come on, serio? Robert Lewandowski 9-7, Ter Stegen mam i Klaus 9-3. Okej, niech będzie Klaus. Co będzie w drugim piku? Proszę mi tutaj pokazać, czy warto było... Dobrze! Ile on teraz kosztuje? Myślałem nad wymianą mojego lewego obrońcy i już wiem, że nie muszę tego robić. Theo Hernandez, nie w wersji Toty, a w wersji Tots kosztuje 600 tysięcy, ale ta czerwona wersja jest świetna i chciałem go trafić. Także patrzcie, boki obrony, gdybym chciał sobie wymienić, to już teraz mogę to uczynić. Klaus na prawą, Hernandez na lewą, można śmigać. Dobra, ale zobaczmy teraz najpierw jeszcze do paczek. Mamy paczkę z Totsami Ultimate, ale najpierw otwórzmy sobie paczkę Jumbo. Co będzie w środku? Proszę mi pokazać. No nic ciekawego w pierwszej. Teraz przejdziemy chyba do paczki z 10x85+, a później na koniec otworzymy sobie paczkę z Totsami. Dobra, otwieramy. 85 razy 10. Miejmy nadzieję, że tutaj będzie przynajmniej jakiś jeden toc. Dobra, mamy Totsa. O, już myślałem, że Lukit nie. Już myślałem, że Modric. Już myślałem, że to będzie Modric. Aj. Natrafiliśmy pana z ekstra klasy, który jest wart 30 tysięcy. Fajnie, że Raków wygrał ligę, ale tutaj wolałbym trafić kogoś lepszego. I na sam koniec mamy paczkę z Totsami Ultimate, więc otwórzmy i zobaczmy. Będzie źle, bo poszło w prawo. Niemcy, bramkarz Ter Stegen po raz 500. Nie wiem, ile razy już trafiłem tego Ter Stegena, ale naprawdę dużo. 94 overall, już go mam w wersji niebieskiej, czerwonej. Teraz mam po raz drugi Fofana, Frimpong i Ter Stegen. Tak to wyglądało.
Jak pewnie dobrze wiecie, pojawiły się też nowe karty. Mamy Roberto Firmino i Sergio Busquetsa, karty End of Era. I ten Firmino, tak jak wam mówiłem, no wygląda naprawdę spoko. I jeszcze mamy Busquetsa, który no też źle nie wygląda. Dla wszystkich fanów Barcelony myślę, że naprawdę fajna karta. A Player Pick z ikoną 90+, zostawię sobie na jutrzejszy odcinek. Bo wrzucałem sobie te moje karty, które trafiłem czerwone do składu. I problem jest taki, że Hernandez jest na jednej gwiazdce, Bellingham oraz De Bruyne. Będę musiał zrobić to tak, żeby byli przynajmniej na dwóch, bo jakoś na jednej gwiazdce to niezbyt lubię grać. Jak mają dwie, to już jest okej. Chociaż z tym De Bruyne grałem ostatnio cały czas prawie na jednej, więc byle Bellingham i Hernandez mieli po dwie i byłoby spoko. Muszę przekminić, jak to zrobić, ale to później. Na razie spróbujemy zagrać tak i powiem wam, jak są moje odczucia przy 26 na 33 punktów zgrania. Co my tutaj mamy? Mamy karty wypożyczone, ale jest też Ronaldo, jest Harry Kane, Casemiro. No obrona taka, o, taka niezbyt. O, i zbyt blisko podszedłem tutaj tym Kylianem, ale czekajcie, jeszcze nie koniec. Zróbmy to tak, oj, ciasno. Ciasno się tu zrobiło, panie De Bruyne, szukajmy lepszej opcji. Dobra, może to będzie taka, nie, jednak nie. O to chodzi, pięknie, znaleziony Rodrigo, podanie zwrotne i mamy 1-0. Tak, widziałem ruch w bok bramkarzem i stwierdziłem, że w takim razie próbuję po krótkim. No i udało się, Diaby na 2-0, czy to będzie rage quit? Chyba nie. A nie, jednak jest, czyli szybki pierwszy mecz, dobra, zagramy jeszcze jeden, na spokojnie. Mecz numer 2 na bramce Alisson, Lacroix w środku, Davies na lewej stronie. Myślałem nad Daviesem, ale mu oddało z przodu. Salah, Lacazette, Bellingham. Kurczę, to mi oddaje defensywnymi, a innym oddaje ofensywnymi. Rozumiem, ale fajnie. Co tu się wydarzyło? A, on chyba strzelić się o bramkę, żeby pokazać, że widz? Dobra, no też oddam. I chyba teraz gramy normalnie już, tak? Okej, okay. Pozdrawiam w takim razie. No to jak widz, to trzeba go przywitać też należeć. Ale to zrobił Rodrigo. Co goś dzisiaj chodzi? Nie wiem, czy to jest możliwe, żeby tutaj ten Kylian wygrywał pojedynki biegowe. Ale póki co to się udaje. Dobra, zróbmy to w ten sposób. Kevin De Bruyne. Sporo ma miejsca. De Bruyne. Alisson broni. Nie no, gdyby to wpadło. Rodrigo. Swoją drogą, przed chwilą pojawiła się informacja, że Vini będzie grał z numerem 7, natomiast Rodrigo z numerem 11, a Fran Garcia będzie grał z numerem 20. Także mamy nową 7, w końcu trochę lepszą w Realu Madryt niż ostatnio. To jest gol. Dobrze to rozegrał. Müller strzela na 2-2. On akurat ma bardzo dobre wykończenie. Może nie jest jakiś szybki, zwinny, ale jak już ma trochę miejsca w polu karnym, to właśnie idealnie można wykończyć. Kurczę, no i mamy 3-2. Müller po raz drugi w 41. I mamy 3-3 w 44. Ale fajny mecz, naprawdę fajne spotkanie, takie ofensywne. Podoba mi się to i doceniam, że nie gra formacją 5-4-1 na defensywnym, nie broni się tylko na kontry, tylko to jest taki przyjemny mecz. Zdążę? Tak jest! Kylian Lobikiem! 4-3! Ale meczycho! Ale sobie goście pograli! Dla widza. Bramka dla widza w odcinku musi być. Joga Bonito. Oj, zbyt blisko.
Miałem mówić, że co dzisiaj z tymi lobikami wchodzi. Zbyt blisko podszedłem sobie Kilianem i już nie było z czego uderzyć. Bramkarz był za blisko. Dobra, musiałem to zrobić tak, bo znów źle przyjął Kilian i bramkarz był na tyle blisko, żeby to wyjął. No piękne spotkanie, pozdrawiam, jeśli ogląda widz. 6-3. Wam chyba się podobało. Ogólnie jak tak patrzę, to muszę sobie rozegrać jeszcze spotkania w Ultimate Tots Cup. Także tutaj zostały mi 3 mecze. Nawet już tak nie patrzę zbytnio na to, czy wygrane, czy nie, byle to rozegrać, bo chyba nie będę tego kończył. Mamy paczkę 5x8, 5+, a myślę, że teraz mnóstwo fajnych SBC i tak będzie. No i na razie jeśli chodzi o mój poziom, no to tutaj zbliżamy się do 11. Zostało mi w tym momencie ile? Expa 250 do zgarnięcia. Także no 11 jeszcze nie będzie, ale no 10 już pewnie ktoś z was też odebrał. Każdy, kto ma EA Play, tak mi się wydaje. No cóż, drodzy państwo, w dzisiejszym odcinku w takim razie to byłoby na tyle. Ja sobie muszę przekminić teraz, co zrobić z Bellinghamem, z Pele. Być może sprzedam jednego i drugiego, żeby w tym składzie troszkę świeżości było. I tak boki się odświeżyły, więcej czerwonych kart, tym bardziej mi się ten skład podoba. Widzimy się kolejnym razem już jutro na kanale i dzisiaj wieczorem także na streamie o godzinie 20 na Twitchu. Zapraszam bardzo serdecznie, a teraz trzymajcie się, na razie i piona.